Jesteśmy dzisiaj w Gdańsku, gdzie w ramach Impact Seminar rozmawiamy o komunikacji natywnej. Komunikacja natywna, a więc reklamowanie się w niereklamowy sposób. W części warsztatowej będzie szansa porozmawiania mocniej o reklamie natywnej, o content commerce, a także o komunikacji z różnymi pokoleniami, m.in. z pokoleniem X, Y czy Z. Czego oczekują dzisiaj dziennikarze? No, merytoryczności, ekskluzywności. Tak? Każdy dziennikarz chce mieć coś ekskluzywnego, coś, czego nie mają inni, ale też podanego w bardzo fajnej formie. Content commerce w zasadzie w Polsce rozwija się już od kilku lat. Na świecie jest to jednym z najszybciej rozwijających się produktów, można powiedzieć, który jest pomiędzy artykułami natywnymi, a typową pracą redakcyjną, która jest wykonywana na co dzień. W Ringer Axel Springer rozwija się to bardzo szybko, dynamicznie. Jesteśmy zachwyceni wynikami współpracy, czy też z partnerami, czy też zainteresowaniem użytkowników. Bo to jest jednak produkt, który jest bardzo mocno skierowany dla użytkownika. My chcemy dać użytkownikowi jakąś wartość dodaną. Z reklamy natywnej na pewno możemy korzystać tak naprawdę w każdym projekcie. Wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy budować wizerunek, gdzie chcielibyśmy budować zaangażowanie użytkownika, gdzieś promować jakąś jakość i dostarczyć merytoryczne treści. Jeżeli pracujemy nad komunikacją kontentową, to trzeba wiedzieć, czego oni potrzebują, czego szukają, na co szczególnie zwracają uwagę. Czyli nie zawsze jest tak, że po prostu zwykły, prosty, taki siermiężny przekaz zadziała. Zadziała taki przekaz, który dobrze się wpasuje po prostu w ich świat. Chatboty to przede wszystkim personalizacja komunikatu. To jest niesamowita interakcja z użytkownikiem, ale również zasięg. Jeżeli udało nam się stworzyć listę użytkowników, którzy z takim botem wchodzą regularnie w interakcję, to zasięgi mogą być na poziomie 80-90% takich naprawdę świadomych open rate'ów. Podobnie z CTR-ami, czyli z tym, że użytkownicy klikają w takie komunikaty i przechodzą na stronę internetową. Niesamowite po prostu możliwości. Robimy warsztaty o natywnym wideo, o tym jak je tworzyć, żeby użytkownik chciał je oglądać, jak prowadzić w ogóle całą komunikację w oparciu o content wideo. I bazuję na trzech przykładach z życia wzięte, z naszej produkcji. Klienci częściej myślą o swoim produkcie niż o tym, że są użytkownikami tego internetu. Będziemy wspólnie wypracowywać komunikację do kobiet. Będziemy prezentować wyniki badania segmentacyjnego przeprowadzonego w ramach inicjatywy Woman Power z grupą IQS. Zadanie, które postawię, to będzie zbudowanie podstaw komunikacji do jednego z profili wypracowanego na podstawie właśnie badań z IQS-em. W pracy na pewno mi się przyda, w jaki sposób targetować różne kampanie, w jaki sposób komunikować się w mediach społecznościowych, w jaki sposób wykorzystywać reklamę natywną. Także dużo fajnych nowości, o których wcześniej nie słyszałam, a teraz będę wiedziała, jak to w praktyce można zastosować. Przede wszystkim takie spotkania to jest bardzo duża dawka wiedzy, ale też inspiracji, bo my tak naprawdę coś tam wiemy, ale jeśli nam się to powie głośno, dosadnie, poda przykłady, to rzeczywiście mamy więcej pomysłów, mamy taką energię do działania. Thank you.